Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Harlejem na Gapę. Dzisiaj znowu nagrywam filmik z serii podróżniczych. Będzie to drugi film w tym roku z tego typu wyprawy. Dzisiaj mamy początek lipca, to jest pierwszy dzień wyprawy, tygodniowej wyprawy w klimacie malarstwa starych mistrzów. To jest temat, który tutaj nas od dawna interesuje. Joannę jako kulturoznawcę, mnie jako osobę, która ogólnie interesuje się historią sztuki troszeczkę i malarstwem, więc nie bez powodu wybraliśmy kierunek. Jaki? Czy to będzie Kraków? Nie. To będzie Dolny Śląsk jako pewna baza wypadowa do dwóch innych istotnych pod tym względem miejsc. Pierwsze z nich to Drezno, drugie to Praga, trzecie to dwa zwykłe zamki hotelowe, niezwykłe, po prostu hotele, ale w klimacie starych zamków, w których też można coś obejrzeć. I to wszystko obejmę tutaj tym naszym filmem, krótką relacją. Postaram się raczej pokazać tutaj znowu pewien klimat podróży, jak to sobie można wszystko urządzić podróżując Harlejem, jak można wymyśleć sobie jakiś temat przewodni, którego można potem w trakcie całej tej wycieczki się trzymać. I to chyba ma sens, tak? Ja sobie pomyślałem już jakiś czas temu, że tego typu motocyklowe podróże warto jest poświęcać zawsze jakiemuś jednemu tematowi przewodniemu. Niekoniecznie to musi być sztuka, to bardzo przepraszam, po prostu akurat w tym przypadku tak to wyszło, to nas interesuje, tak wymyśliłem. Następnym razem będzie coś innego, bo zachce nam się po prostu czegoś innego. I tak, mamy kilka dni, to jest niespełna tydzień, więc nie jest to dużo czasu. Pomysł jest taki, że właśnie dzisiaj jako pierwszy dzień, jest już po południu, jedziemy do Kliczkowa. W Kliczkowie jest właśnie zamek, hotel, ale z gatunku takich hoteli, które są umieszczone w samym zamku. Nie gdzieś tam obok, nie jakieś tam 40 metrów dalej czy coś takiego, bo tego typu obiektów w Polsce jest więcej. Nas interesują tylko takie obiekty, w których faktycznie, takie zamki, w których można spać. Czyli ta przestrzeń hotelowa jest w samym zabytkowym budynku umieszczona. W Kliczkowie właśnie jest taki zamek z jakąś piękną, na zdjęciach tak to wygląda, piękną przestrzenią parkową. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się tam pospacerować, popatrzeć, jak to wszystko wygląda. I jutro od razu odbijamy na Drezno. Niektórzy powiedzą, że ach, nie warto, bo może miasto zniszczone wojną, wszystko odbudowane, więc takie nie do końca klasyczne. No ale jednak to Muzeum Sztuki, które tam jest, Muzeum Dawnych Mistrzów Malarstwa,
jest drugim chyba największym obiektem tego typu w Europie, więc jest to bardzo atrakcyjne dla nas, gdyż to jest bezpośrednio pod granicą, niedaleko. Od tego Kliczkowa to jest tam, nie wiem, 200 km może. No i my tam wtedy jutro pojedziemy. Zabawimy tam jeden dzień, potem wieczorem albo na drugi dzień rano bezpośrednio jedziemy z tego Drezna do Pragi. Tam też będziemy jeden dzień z noclegiem i też będziemy odwiedzać muzea ze sztuką dawną, ze sztuką klasyczną, renesansową może. Zobaczymy, jakie są, jeszcze tego nie sprawdzałem nawet, dzisiaj to zrobię, jakie tam są wystawy czasowe, te aktualne, które są, plus oczywiście jakieś wystawy stałe. Cóż mogę powiedzieć, na kolejnego dnia wracamy już do Polski, ale do Kudowy Strój, to też jest jakieś tam chyba 170 km bodajże. My pojedziemy trochę dłuższą drogą, żeby nie jechać autostradami. Generalnie unikamy autostrad, tą drogę też tutaj jedziemy dłużej, dlatego że nie chcieliśmy jechać S3, żeby nas przypadkiem ktoś nie zabił. Jedziemy bocznymi drogami. Jest fajnie, trochę popadało, trochę takiej mieszanej pogody, nie jest zbyt gorąco, ale da się jechać. Naprawdę jest przyzwoicie, powiem wam. Chociaż spodziewaliśmy się więcej słońca. Co dalej? Do Kudowy Zdrój. Dlaczego tam? No bo stamtąd sobie zjedziemy sławetną drogą 100 zakrętów, mijając też ładny zamek w Książu. Tam się zatrzymamy, pooglądamy sobie, zwiedzimy sobie ten zamek zapewne. Generalnie jakby w tym obszarze Dolnego Śląska jest sporo tego typu obiektów. Tak będzie wyglądała nasza podróż. Taka też mniej więcej będzie struktura filmu. Jeszcze taki komentarz. Ja zastanawiam się cały czas, jaką formułę tych filmów podróżnych zachować, co pokazywać, bo ja nigdy nie miałem ambicji, żeby tworzyć filmiki typowo podróżnicze i żeby opowiadać o tych obiektach jakoś szczegółowo, które będziemy widzieć. Raczej zależy mi na tym, żeby złapać pewien fajny środek pomiędzy klimatem samej podróży, a tym, co odwiedzamy i tematami związanymi z motocyklizmem, żeby zajawić jakiś pomysł, który jeżdżąc motocyklem można sobie właśnie fajnie realizować, podróżując, bo właśnie o to chodzi, że ja jakby namawiam do tego typu podróży, niekoniecznie tylko do odwiedzin typowych imprez motocyklowych. Ja raczej rozwijam tego typu podróżowanie motocyklem. To jest dla mnie sens poruszania się motocyklem po polskich drogach, właśnie tego typu wycieczki, zloty raczej mniej. To, co chcę pokazać takim filmem, to jest przede wszystkim pewien klimat, to jest raz, a dwa, jest to po prostu dla mnie pamiątka, dlatego że sami wiecie, jak to jest w momencie, kiedy zniknęła fotografia taka typowo klasyczna, fotografia analogowa i fotografia cyfrowa stała się łatwo dostępna, to paradoksalnie dużo częściej tego typu materiały cyfrowe ulegają zagubieniu. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie, dlatego że dyski twarde z ogromną ilością danych, nie wiem, czy one gdzieś znikają, czy po prostu potem się coś zapisuje innego, ktoś to skasuje. Nie ma tego. Ja w taki sposób straciłem wiele fajnych zdjęć gdzieś tam z przeszłości. I mogę powiedzieć, że... Oj, jak kopci diesel. I mogę powiedzieć, że montowanie tych filmów do YouTube'a jest dla mnie takim zobowiązaniem przed całym sobą, że
muszę z tych filmów wyłuskać to, co mnie samemu się dosyć podoba i wrzucić to tam. I dla mnie to jest świetna pamiątka, bo właściwie jest to pewna esencja. Więcej nie ma sensu jakby tych poboczności oglądać, to wszystko jest wywalane. Ja tu te materiały wywalam do śmietnika i właściwie to, co wrzucam do YouTube'a, to jest dla mnie samego pamiątką. Nie staram się jakby kręcić tych filmów pod kątem jakiejś, nie wiem, oglądalności, jakiejś atrakcyjności, oryginalności. Nie interesuje mnie, żeby, nie wiem, zdobywać jakieś potężne ilości subskrybentów. Oczywiście, że to jest miłe i gdzieś tam chciałbym, żeby tak się działo, ale od samego początku raczej przyświecał mi cel, żeby po prostu, po pierwsze, mieć pamiątkę po tym, bo nie wiem, co będzie za 5 lat, może nie będę mógł jeździć Harley'em, różnie to bywa. A po drugie, wśród moich znajomych, przyjaciół zawsze też widzę takie ciekawe, znaczy zaciekawienie tym tematem i zamiast opowiadać każdemu z osobna, co i jak ja do tego podchodzę, dlaczego Harley, dlaczego motocyklem jechać, a nie samochodem, to ja wolę podesłać linka i powiedzieć, a popatrzcie sobie, nie? W taki sposób też uzasadniam taki refleksyjny, może zbyt refleksyjny dla niektórych, klimat tego kanału, ale właśnie ja w takim duchu rozmawiam z przyjaciółmi, więc ja nagrywam te filmy, mówię tak, jakbym właśnie mówił do moich bliskich. I teraz, czy to osobom postronnym się podoba, czy nie, to ja tego nie wiem. Wiem na pewno, że nie ma więcej tego typu chyba kanałów w Polsce, bo zawsze wszystko polega na tym, żeby pokazywać jakieś produkty albo jakieś obrazki i potem pomysły na kolejne filmy szybko się kończą, te kanały upadają. Więc wydaje mi się, że takie mówienie może być jednak ciekawe dla osób zainteresowanych tematem. A na pewno jest ciekawe dla mojej rodziny czy przyjaciół, którzy ten kanał śledzą, i to mnie już wystarczająco motywuje do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki. Więc na tym poprzestańmy, pędzimy do zamku, zobaczymy, jak tam w tym Kliczkowie będzie. Thank you.
Szalej! Tak, proszę Państwa, wyjeżdżamy z zamku w Kliczkowie. Jest już późno, jest godzina 11, więc trochę tutaj zabalowaliśmy po długim dosyć śniadaniu i na razie, jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień, wyruszamy ponownie w podróż. Jakie mamy tutaj wrażenia po pobycie w zamku? No niewątpliwie jest to ciekawy obiekt. Warto tutaj przyjechać, będąc gdzieś w okolicach w podróży. Tak jak po opiniach można stwierdzić, tutaj jest zgoda co do tego, że tego typu obiekty nigdy nie mogą być porównywane do typowych sieciowych hoteli. Jeżeli ktoś do nich jest przyzwyczajony, to może się troszeczkę rozczarować. Moim zdaniem to nie należy tego w ten sposób robić, gdyż przecież ten budynek, cała infrastruktura jest podporządkowana nie standardom ogólnoświatowym, które panują w hotelarstwie, tylko są podporządkowane temu klimatowi, który ktoś chciał osiągnąć. I teraz mówienie o tym, że na przykład tam pod oknem ktoś gada w godzinach rannych i to nie daje możliwości wyspania się czy czegoś takiego, to jest nieporozumienie, bo przecież co? No trzeba byłoby te ściany kuć, trzeba byłoby zmienić technologię montażu okien, klimatyzacji. Tak wygląda droga na Drezno. Unikamy Esek, unikamy autostrad, jedziemy drogą boczną. Google pokazuje, że czas podróży będzie dokładnie ten sam, więc byłoby głupotą nie korzystać z tego. Przejedziemy mniejszym, węższym przejściem granicznym. Do Drezna mamy z Kliczkowa 150 km raptem, więc to jest niedaleko. Myślę, że mimo tego, że późno wyjechaliśmy, to jednak zdążymy dzisiaj zobaczyć to muzeum. Ewentualnie przedłużymy to do jutra. W porządku wszystko? Tak. Musimy stacji szukać, nie? Już? Myślę, że tak.
Dzień dobry. Dzisiaj mamy trzeci dzień podróży. Właśnie wyjeżdżamy z Drezna. Jest popołudnie, wczesne popołudnie. Wreszcie się wypogadza, więc liczę na to, że druga część dnia i kolejne dni właśnie takie będą. Jedziemy właśnie do Pragi. Muszę powiedzieć, że Praga jest takim miastem, które zawsze wita mnie słońcem. I wygląda na to, że tym razem też tak będzie. Bardzo się z tego cieszę. No dobrze, ale co z tym Dreznem? W Dreźnie, z Drezna właściwie mieliśmy wyjechać dzisiaj wcześniej, ale ja postanowiłem jeszcze pójść do galerii malarstwa nowoczesnego, współczesnego, dlatego że to jest też dosyć znaczący obiekt, więc rano po śniadaniu tam poszliśmy. Warto było, naprawdę jest sporo fajnych prac takich malarzy, również wśród nich to są pojedyncze, oczywiście pojedyncze dzieła Van Gogha, Matisse'a czy Rembrandta. Aha, przepraszam, nie Rembrandta, tylko Gauguin. Na Rembrandcie byliśmy wczoraj. Jest w tej chwili w Dreźnie czasowa wystawa poświęcona temu artyście. Warto to zobaczyć. Jeżeli chodzi o nocleg, byliśmy w hotelu, nie pomnę nazwy niemieckiej, nie pamiętam tych nazw. W każdym razie cztery gwiazdki gdzieś tam w centrum. Wziąłem to, bo cztery gwiazdki i cena była świetna, ale zupełnie nie polecam. Dla mnie to tam były dwie gwiazdki. Ja w Dreźnie byłem pierwszy raz i chciałbym powiedzieć parę słów o skojarzeniach, które mam z tym miastem. Przede wszystkim Drezno nie powala jakoś swoją wielkością i rozmachem. Nie jest to duże miasto. Właściwie to, co Drezno ma do zaoferowania, jest w ścisłym centrum. Jest to, można powiedzieć, zespół różnych muzeów i galerii, które na pewno stanowią ogromną wartość historyczną i też dla osób, które się tym po prostu interesują. Ale mam takie spostrzeżenie, że brak takiej spójności, jakby ta architektura była troszeczkę oderwana od rzeczywistego życia tego miasta. Myśmy widzieli głównie turystów przechadzających się uliczkami Drezna. I to są po prostu przede wszystkim Niemcy, którzy tak przychodzą i przyjeżdżają, oglądają, zwiedzają, oglądają, tak patrzą na to wszystko sobie. I jest taki pewien rodzaj sztuczności. Ktoś powie, no wszędzie tak jest. Nie jest wszędzie tak. Nawiązując na przykład do poprzedniego filmu, który pokazuje Wilno, to w Wilnie ja odczułem jakby taką większą spójność pomiędzy klimatem tego miasta, architekturą, sztuką i to wszystko, co ta zabudowa oferuje, a ludźmi. Oni w jakiś sposób czuło się
że oni są z tym zespoleni, a właśnie w Dreśnie tego nie było. Wręcz część tych ładnie pomalowanych kamienic robią wrażenie takich pudełek ładnie odmalowanych, bo tak należy. I jest to pewien styl, jakieś takie formalne bardzo podejście. I fajnie, bo to oczywiście ładnie wygląda, jest porządek taki typowo niemiecki, ale brakuje troszeczkę takiego ducha. Nie widać, żeby ta architektura była częścią życia tych ludzi, tak jak to można odczuć właśnie w wrzeszonym Wilnie, czy na przykład jak bywałem we Włoszech, czy w Rzymie, czy w Bergamo, to czuć, że Włosi są z tego dumni. Oni po prostu żyją tą historyczną przestrzenią. I to jest takie mój komentarz. Zacząłem od hotelu i teraz powrócę do tego wątku, bo ten hotel to jest jakaś tandeta totalna. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o ściany, to tam jakieś tapety, ale takie kurcze, jakby zrobione z papieru toaletowego. To wszystko takie mało gustowne. Mało gustowne te jakieś tam złote wykończenia, jakby srebrzanką ze spraya. Nie wiem, mnie się to nie podoba za bardzo. Lubię bardzo klasyczny styl. Nie razi mnie złoto, ale tutaj chodzi o to, że coś może być dobre albo nie, i w tym wydaniu takim pseudo-klasycznym dosyć słabo to wychodzi. Także hotel nie bardzo mi się podobał, nie mówiąc już tutaj o samej usłudze w postaci niegrzecznego pana, czy niegrzecznego, taka arogancja w białych rękawiczkach. Wszystko jest w porządku, ale jakoś tak nie zachęcał do niczego. Nie mówiąc już o tym, że jajecznica to jest sztuka kulinarna, moim zdaniem, najwyższych lotów. I tutaj też było słabo. I nie mówiąc o takich rzeczach, jak na przykład kawa, która okazała się napojem kawowym, a nie kawą. Ale dobra, zostawmy na boku już kwestię hotelu, bo to jest tylko mały taki epizod. Udało nam się wczoraj trochę pochodzić po tym Dreźnie, zrobić bardzo fajną taką pieszą wycieczkę dookoła centrum. To chyba jest w tym najlepsze, tak? Napiliśmy się piwka, jakieś tam takie przekąski typu tapasy serwowane, no nic innego tam nie znaleźliśmy ciekawszego. No i co chciałbym powiedzieć przy tej okazji, że mnie w Dreźnie najbardziej się chyba podobają takie resztki komunizmu, które tam zostały, bo ten komunizm wniósł do przestrzeni publicznej coś realnego. Tak mi się wydaje, że wiele budynków, które wtedy powstały, one dzisiaj są żywą tkanką Drezna. To jest żywa tkanka Drezna. Bo ta cała klasyka, do której przyjeżdżają turyści, to jest, jak powiedziałem wcześniej, martwa tkanka Drezna. I dlatego być może nie warto za wiele czasu na Drezno poświęcać. No i w ramach, powiem tylko jeszcze, że w ramach tego spaceru przeszliśmy się taką fajną aleją, której architektura powstawała raczej właśnie za PRL-u. Jest to zrobione dosyć smakowicie. Nie pamiętam znowu nazwy ulicy, ale to jest bardzo charakterystyczna ulica Drezna, więc jakby ktoś tam był, to bez problemu to znajdzie. Aleja ma charakter spacerowy, jest dosyć szeroka, po bokach ulokowane są małe sklepiki, kafejki jakieś i to żyje. To chyba było jedyne miejsce, gdzie zobaczyłem w Dreźnie młodych ludzi. Młodych ludzi. Niemcy jednak troszeczkę kojarzą mi się z taką fajną, nowoczesną hipsterią, ale to nie Drezno, kochani. Drezno to jest przede wszystkim turystyka dla starszych Niemców na emeryturach.
mało jest takiej przechadzającej się młodzieży w grupkach. Także to nie jest Berlin. I to nie jest Warszawa. I to nie jest Wrocław. I to nie jest Kraków. Ale ogólnie, no co, byliśmy tam krótko, zobaczyliśmy to, co chcieliśmy zobaczyć. Było naprawdę warto. Obecnie jedziemy do Pragi, tak jak powiedziałem, i mam nadzieję, że to słoneczko nas będzie rozpieszczać już do końca naszej podróży. Quite bad after all.